Jaka będzie taktyka Turcji wobec Syrii i Rosji? Jakie cele tak naprawdę ma przed sobą Erdogan? O tym już teraz porozmawiam z dr Karoliną Wandą Olszowską, turkolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin wzywa Turcję do powstrzymania się od operacji w Syrii. Pentagon potępił ostatnie tureckie naloty na syryjskie miasta na północnym wschodzie. Przypomnijmy, że Turcja rozpoczęła tę ofensywę po zamachu w Stambule, za które obwiniła kurdyjskich bojowników. Co tak naprawdę, pani doktor, jest w tej sytuacji celem Erdogana? Celem Erdogana na pewno są wybory, które będą w przyszłym roku. Dlatego, że przy tak złej sytuacji ekonomicznej, która jest w Turcji, czyli ja przypomnę 85% inflacji oficjalnie, 190 niecałe nieoficjalnie, jakby tutaj perspektywa bezpieczeństwa i pokazanie, że właśnie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa, może zapewnić mu reelekcję. W sensie to może być coś, co odwróci oczy społeczeństwa tureckiego od problemów ekonomicznych. Więc to jest na pewno jeden z takich głównych powodów, dlaczego ta operacja wojskowa, albo przynajmniej pokazanie, że prezydent Erdogan i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju robią wszystko, żeby zapewnić Turcji bezpieczeństwo, jest ważne w perspektywie przyszłości prezydenta Erdogana i jego partii oraz jakby tutaj w zbliżających się wyborach. Ponieważ większość polityki tureckiej prowadzonej w ostatnich latach prowadzona jest jakby polityka zagraniczna prowadzona jest na potrzeby polityki wewnętrznej. I wydaje się, że to jest tutaj taki główny powód tego, co teraz patrzymy, czyli na to, że znowu pojawia się kwestia tej operacji, tym bardziej, że nie znamy jej daty. To też się pojawia w bardzo wielu wypowiedziach polityków tureckich, że jakby nie znamy dnia ani godziny, no były naloty, tutaj 19-20 listopada się zaczęły, ale jakby no nie ma operacji lądowej, która jest zapowiedziana, ale no jakby jeszcze się nie rozpoczęła. Trwają negocjacje na pewno z Rosją, prawdopodobnie również ze Stanami Zjednoczonymi do tego, żeby ją przeprowadzić, ale pojawiają się ciekawe wypowiedzi prezydenta Erdogana. No właśnie, pani doktor, zatrzymajmy się na chwilę przy tych ciekawych właśnie wypowiedziach prezydenta Erdogana, który mówił ostatnio, atakujemy terrorystów od paru dni naszymi samolotami, artylerią i bronią palną. Jeśli Bóg pozwoli, wytępimy ich wszystkich tak szybko, jak to możliwe. To bardzo mocne słowa, które padają z ust przywódcy tureckiego. Czy one pokazują, że rzeczywiście on nie cofnie się przed tą operacją na szerszą skalę? Ja bym powiedziała, że te słowa jakby nie są zaskakujące. W sensie, jeżeli sobie porównamy różne przemówienia prezydenta Erdogana, nawet w stosunku choćby do Grecji, one bardzo często są właśnie takie bardzo mocne i bardzo jednoznaczne. To, że ta operacja jeszcze jakby nie doszła do skutku lądowo, to też pokazuje, że Turcja mimo wszystko, czy Turcja w osobie prezydenta Erdogana, tu mam na myśli, no nie jest taka pewna, czy chce ją przeprowadzić. Dlatego, że pojawiają się coraz częściej informacje o tym, że jakby Turcja naciska na Rosję, żeby ona stanęła na wysokości, wyrespektowała te postanowienia, które się umówili w 2019 roku, żeby ten korytarz bezpieczeństwa poszerzyć do tych 30 kilometrów, czyli żeby Turcja wymogła na tych powszechnych jednostkach samoobrony i na Damaszku, żeby one się przesunęły te 30 kilometrów od granicy tureckiej. I pojawiają się właśnie informacje o tym, że takie rozmowy są prowadzone i że urzędnicy rosyjscy próbują do tego doprowadzić. Więc wydaje mi się, że to, że ta operacja jeszcze nie nastąpiła w takiej skali, na jaką by mogła, bo jakby przyjrzymy się wcześniejszym operacjom, HIBO 4, one najczęściej dowiadywaliśmy się o tym, że one jakby będą miały miejsce, czy mają miejsce w momencie, kiedy one się rozpoczęły. A my to straszenie tą operacją to już mamy od paru miesięcy, ono się pojawia. A dalej, no, oprócz nalotów, nie doszło do szerszej skali, więc wydaje mi się, że to jest nastawione na takie wymuszenie na różnego rodzaju graczach międzynarodowych, żeby spełniły oczekiwania Turcji. Tym bardziej, że już się też pojawiły informacje o tym, że Stany Zjednoczone zmniejszyły liczbę swoich patroli, które robią razem właśnie z tymi powszechnymi jednostkami samoobrony. Więc wydaje mi się, że tutaj jest większa presja na Rosję, Stany Zjednoczone, Turecka, żeby podjęły się zadbania o tureckie społeczeństwo. Prezydent będzie sobie to mógł jako swój sukces tutaj zapisać. Jednocześnie no, nie będzie na większą skalę szafować życiem swoich żołnierzy, przecież to też się odbija jakby w sytuacji wewnętrznej. A jakby tutaj może siebie, jeżeli to mu się uda, pokazać jako tego, któremu się to udało wynegocjować. Tym bardziej, że właśnie pojawiają się jego wypowiedzi na rynek wewnętrzny o tym, że opozycja, która jest zjednoczona, jest tam koalicja z sześciu partii,
nie poradzi sobie z polityką zagraniczną, ponieważ oni nie są w stanie zapewnić choćby dyplomatycznie tego, czego, co jest w stanie zapewnić on razem ze swoją partią. Nie są w stanie walczyć o tureckie interesy i bezpieczeństwo. Czyli tutaj miałby taki argument do pokazania społeczeństwu, że on był w stanie bez jakby tutaj wysyłania kolejnych żołnierzy tureckich, dlatego że oni cały czas tam są, o tym też trzeba jakby pamiętać, zapewnić to poszanowanie tureckiego bezpieczeństwa przez wymuszeniu na jakby tutaj graczach międzynarodowych, jakby popatrzenie się z perspektywy tureckiej. A to da, te kolejne punkty w walce wyborczej dla samego Erdoğana. O to tu przecież chodzi, mówiła pani o tej walce wyborczej, te wybory w Turcji już niebawem. Wspomniała pani także o stosunkach Turcji z Rosją, o tym, że Turcja naciska na Rosję. No i tutaj także z ust prezydenta Erdoğana pojawiają się takie słowa, że w kwestii Syrii Rosja zawiodła i odmawia wykonania swojego obowiązku. Jak kwestia Syrii, ale także konkretnie kwestia Kurdów może wpłynąć na stosunki turecko-rosyjskie? Czy wydaje mi się, że w tym momencie jakby wpłynie po prostu na naciskanie. W sensie jest to kolejny obszar, w którym Turcja może wykorzystać to swoje położenie w tym momencie. I to, że ona jest też Rosji potrzebna do negocjowania wielu rzeczy, biorąc pod uwagę, jak jest izolowana, też jakby pomaga Rosjanom, czy szczególnie oligarchom rosyjskim omijać część sankcji. Więc jakby tutaj jest to kolejne miejsce nacisku. Widać samo to, że Rosja negocjuje i to, że jakby pojawiają się informacje o tym, że próbuje przekonać właśnie Kurdów do tego, żeby się jednak przesunęli i spełnić te zobowiązania, że jakby tutaj te naciski są skuteczne, albo przynajmniej idą w taką stronę, że Rosja jest na tyle osłabiona, że bierze jej pod uwagę, dlatego że jeżeli prześledzimy sobie te wcześniejsze jakby negocjacje turecko-rosyjskie, jeżeli chodzi o Syrię, to Rosja negocjowała tylko wtedy, kiedy była do tego zmuszona, w sensie kiedy zachowanie Turcji i jakby jej sukcesy w Syrii były na tyle duże, że musiała jakby podjąć się rozmów. Kiedy ona jakby tutaj miała znaczną przewagę, to nie negocjowała. Ona też jest zmuszona jakby podjąć jakieś działania dlatego, żeby nie pokazać się w Syrii jako na tyle osłabiona, że nie jest w stanie jakby stanąć po stronie interesów Damaszku, który przecież wspiera od początku wojny domowej. Więc tutaj wydaje się, że Turcja wykorzystuje swój moment w Syrii do tego, żeby jednak zmusić Rosję do negocjacji. No te relacje są dość stabilne, ale one są nastawione na duże korzyści po jednej i po drugiej stronie. W sensie one istnieją tak długo, jak obydwie strony będą miały korzyści z ich prowadzenia. Dlatego, że Turcja rozmawia z Rosją głównie z takich bardzo pragmatycznych przyczyn, łącznie właśnie swoich interesów, głównie gospodarczych. I pojawiają się właśnie informacje o tym, że jeżeli prezydent Erdoğan wygra wybory, to będzie to duża zasługa wsparcia finansowego ze strony między innymi Rosji, no też oczywiście Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Egiptu. Ale no, Rosja tutaj też jest wymieniana jako ten kraj, z którym negocjuje Turcja o korzyści ekonomiczne, co jest teraz bardzo potrzebne prezydentowi Erdoğanowi, więc to jest taki bardzo pragmatyczny sojusz, ale przez to też on długo trwa, bo jest nastawiony jakby na korzyści z obydwu stron, więc wydaje mi się, że jeżeli Rosja wywiąże się z tych części postanowień w Syrii i Turcja nie będzie tutaj musiała przeprowadzić operacji lądowej, to te relacje w dalszym ciągu będą takie, jakie są, czyli nastawione na negocjacje i korzyści, ale będzie to na razie nacisku i zobaczymy, co tutaj zrobi Rosja. Też pojawiają się inni gracze, w tym Iran, bo przecież przy wcześniejszych rozmowach o możliwej operacji to Iran naciskał na Rosję, żeby ta się przeciwstawiła Turcji i żeby pokazała, że ona dalej ma sens jej bycie w Syrii, a nie że pani powinna... Pani rzeczywiście tutaj tych graczy jest bardzo dużo. Rosja z jednej strony musi dogadać się i z Turcją, i z Iranem, od którego przecież, choć Iran tego oficjalnie nie potwierdził, dostaje drony bojowe, więc tutaj do zważenia jest kilka różnych stron. Z kolei Erdoğan musi też troszeczkę balansować, bo i dogadywać się z Rosją, ale także ze społecznością międzynarodową. Turcja zobowiązała się do tego, że przekaże Ukrainie między innymi 200 kierowanych laserowo pocisków Terelek 230, a także 8 samobieżnych wyrzutni osadzonych na podwoziu samochodu ciężarowego. To ten sprzęt, który Turcja miała przekazać. Zobowiązała się, że odbędzie się to latem tego roku. Dopiero teraz pojawiają się pierwsze materiały pokazujące, że ten sprzęt rzeczywiście tam napływa. Turcja będzie starała się cały czas w jakiejś formie wspierać Ukrainę mimo wszystko? Tak, tym bardziej, że choćby tutaj firma, która produkuje te drony Bayraktary, to właśnie jej prezes
jakby oficjalnie opowiedział się po stronie ukraińskiej, powiedział, że nigdy nie będą sprzedawać dronów Rosji, ale jakby ten sprzęt cały czas napływa. Teraz też pojawiły się informacje o tym, że turecka firma negocjuje ze stroną ukraińską przekazywanie tej energii elektrycznej na Ukrainę, żeby jakby zapobiegać temu, co się dzieje, czyli właśnie odcięciu tym dostawom energii. Więc jakby cały czas tutaj te negocjacje trwają i one cały czas są, cały czas jakby Turcja wspiera Ukrainę, ona też jakby negocjuje choćby już pomiędzy umowy zbożowe, które jakby były ważne i są jakby przedłużone, ale choćby wymianę jeńców wojennych, którzy też choćby z Azowstalu przebywają na terytorium Turcji, ponieważ taka była umowa, że będą mogli opuścić Rosję, ale będą przebywać na terytorium Turcji. Oni też spotkali się tam ze swoimi rodzinami. Więc jakby cały czas ta pomoc jest. Jakby Turcja tutaj jakby sama mówi, że balansuje między stronami, stara się zachowywać mniej więcej równoległości, dlatego że Turcji jak naprawdę najbardziej opłacałoby się do powrotu do tej sytuacji, która była sprzed wojną, czyli prowadzenia polityki z Rosją, prowadzenia polityki z Ukrainą. Dlatego, że na jednym i na drugim Turcja dużo zyskuje i nawet to spotkanie, które było prezydentów Erdoğana i Zełenskiego we Lwowie już parę miesięcy temu, przecież prezydent Erdoğan wrócił z niego z umowami na kontrakty na odbudowę Ukrainy po wojnie. Więc jakby tutaj najbardziej by zależało Turcji na powrocie do tego, co było i na jakby tutaj zachowaniu mniej więcej równej odległości, żeby móc z jednymi i z drugimi prowadzić. No właśnie, pani doktor, bo to rzeczywiście przyniosłoby kolejne punkty zapewne w tej wyborczej walce Erdoğanowi. O tym mówimy przecież też od początku naszej rozmowy. Pani doktor, bardzo dziękuję za te wszystkie opinie. Doktor Karolina Wanda Olszowska, turkolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję.